Cześć, siemanko, guten morgen, z tej strony Worun Kolorzyna. Dzisiaj nadajemy bezpośrednio z rynku w Zamościu. Co dzisiaj w naszym w tej odsłonie chciałbym Wam pokazać mój Zamość i przedstawić Wam następcę Focusika. Trochę o nim opowiedzieć. Zamość będzie się przewijał na pewno nie raz, nie dwa, chociażby na mojej koszulce. W końcu trzeba reprezentować swoje miasto i chwalić się tym. W końcu padła północy. Zamość będziecie mogli sobie w międzyczasie oglądać, a ja poopowiadam trochę o nowym nabytku. Ja wiem, czy nabytku, o nowym dawcy dla Focusika. Chociaż kilka rzeczy ciekawych w nim było, więc zostały. Zaraz opowiem o tym, no bo ciekawość przetestowania wtedy jest górą. No i muszę o tym Wam się przecież pochwalić. Opowiedzieć, przetestować. Nie na nowego Focusa, a na Scotta. Scott Speedster 40. Odpowiadam od razu na pytanie, dlaczego Scott? Odpowiadam na drugie pytanie, dlaczego Alu? Jak zobaczyłem cenę nowej ramy do Focusa albo cenę nowych rowerów na karbonie, to mój budżet po prostu powiedział, że nie ogarniemy tematu. W sklepie, w którym na co dzień zapatrywałem się w jakieś tam dętki, łańcuchy i takie różne pierdółki, było takie małe stoisko z szosami i jak popsułem Focusa, pierwsza myśl, żeby tam jechać, kupić najtańszy rower szosowy i przerzucić gratis Focusa. Z jednej strony było ciężko, bo wszystkie rowery były na tarczówkach. No a ja właśnie ze względu na lekkie koła, które zainwestowałem i po tym jak zmieniłem hamulce na Ultegrę, po zmienieniu na dual pivoty Ultegry, po przetestowaniu ich, więc bez sensu, żebym kupował na tarczówkach. Jak mam jakiś tam osprzęt pod szczęki. Zajechałem do sklepu, podeszłem w miejsce, gdzie stoją kolarzóweczki, szosy. Zobaczyłem, że na 10 rowerów stoi jeden bez tarczówek. Na szczęście moje kosztował 600 euro. Rama aluminiowa, ale fajnie żurki wyprofilowane. Widelec troszkę mnie to przeraziło. Też jest aluminiowy. Mając doświadczenie z crossą Vento, chybałem się tych mikrowibracji, po których zawsze bolą mnie ręce, ale chciałem szybko trzaskać kilometr. Kocik jest na pełnej grupie Claris. Z jednej strony się ucieszyłem, bo poznam drugą grupę, kolejną grupę z rodziny Shimano, a z drugiej strony, że będzie tylko 8 przełożeń z tyłu. Przed zakupem od razu sprawdziłem wszystko w internecie, czy Clarisa da się tak samo zastąpić jak Sore, w sensie kasetę. To okazało, że się da. Od razu zamówiłem przy kupnie roweru. O działaniu Clarisa na razie nic nie będę opowiadał. Dobra, zbliżamy się na staróweczkę. Z osprzętu, które był z rowerem, ma tylko Clarisa. Manetki. Przednią przyrzutkę tylną. Kasetę.
bo wrzuciłem korbę Ultegry. Zmieniłem łańcuch, gdyż łańcuch 8 do napędów 8-rzędowych niestety nie podołał z Ultegrą z przodu, z korbą spada łańcuch. Zamieniłem to na łańcuch 11-rzędowy do grup 11-rzędowych i o dziwo sprawdził się i łańcuch nie spada, wszystko ładnie gra, także mam teraz napęd Claris z korbą Ultegry i hamulcami z Ultegry. Jeśli chodzi o koła, koła zmieniłem na swoje lekkie DT Swissy 411 RR, ale że strzeliłem focha na Continentale Grand Prix 5000, to postanowiłem przetestować opony, które były tutaj ze Scottem, a są to mianowicie Schwalbe Lugano 2 drutowe o szerokości 28 mm. Co do reszty, to zmieniłem na mostek, który miałem w fokusie, na lżejszą kierownicę, którą miałem w fokusie i sztyce z siodełkiem też zamieniłem z fokusa. Reszta roweru została oryginalna. A, no i zmieniłem łożyska, bo były w kwadracie. Łożyska suportu. Zmieniłem na Lowteka dwójeczkę i mogłem spokojnie zamontować wtedy sobie korbę Ultegry R8000. Rower wyjściowo ważył 10,7 kg, jak go kupiłem. Po tych wszystkich zmianach, czyli po przerzuceniu, nowy skocik waży 9,3 kg. Niestety 1,5 kg więcej niż w fokusie, ale co poradzimy. Co więcej mogę dodać, jeśli chodzi o ramę, jakie jest moje odczucie po kilkuset kilometrach, jest takie, że jednak te nowe aluminiowe ramy, nie te, które ja miałem styczność, są naprawdę, naprawdę są wygodne. Mimo że widelec nie jest karbonowy, to jeździ się naprawdę przyjemnie. Chociaż jak zrobiłem 120 km po tej trasie, trochę odczuwałem ręce te takie mikrowibracje, ale damy radę. Jeśli się podobało, chcecie trochę więcej filmików z Zamościa, jeśli to będzie tylko możliwe, nagram coś fajnego też. Jakieś inne miejsca z Zamościa. Macie pytania do Scotta? O Scotta, pytajcie. W sumie to jest teraz tylko dawca. Flaki ma z fokusika. Dzięki za oglądanie. Zapraszam na fanpage. Zapraszam do dołączenia do challenge'u do 10 tysięcy kilometrów. Oczywiście do klubu Strava. Wszystko pod nazwą Szoso. Po szosie. Trzymajcie się. Cześć.